Hejka kochani, witam się z wami bardzo serdecznie chciałabym zrobić taki film dwa w jednym, czyli vloga i drugi miesiąc życia malutkiej, ponieważ nie wiem, czy za bardzo będę miała czas, żeby usiąść i właśnie ten miesiąc dograć, więc na pewno zobaczycie w tym filmie malutką i tak dalej. No i ogólnie będzie to też taki vlog i jeszcze chciałabym poruszyć pewną kwestię, ponieważ dostaję dużo wiadomości na temat tego, w jaki sposób czasami używam słów, w jakiej formie, i 98% pytań jest o słowo wykąpać się. Dlaczego używam słowa? Dlaczego na przykład mówię, że muszę okąpać dzieci, a nie wykąpać? Wiecie co, to jest kwestia regionalizmu. Ja pochodzę z Oświęcimia, to jest w województwie małopolskim. Jesteśmy bardzo blisko Śląska. Więc Śląsk jest nam bliski i tutaj, mimo że jesteśmy z Małopolski, jest bardzo dużo naleciałości też z języka z gwary śląskiej, także mogą też niektóre słowa brzmieć, jakbym godała wręcz, ponieważ, no tak, czym skorupka za młodu przesiąknie, to tak jest. I jeżeli chodzi o to słowo okąpać się, to jest sprawa regionalizmu. Tutaj w tym regionie, gdzie ja mieszkam, bardzo dużo osób używa słowa okąpać się, a wykąpać się. I jak powiem 90%, to się pewnie nie pomylę, a jeżeli tak, no to się mylę. I nawet popytałam parę osób, powiedz, dokąd zdanie, no nie? Ze słowem wem kąpiel. Muszę dzieci, wiecie. No nie? Muszę iść albo muszę się, i uwierzcie mi, że większość, dużo osób odpowiedziało, muszę się iść okąpać. No, to się tak, tak to po prostu tu jest. Tak więc niektórych może to kłuć w uszy, ponieważ dla nich to jest, nie ma takiego słowa, ja wiem, no ale tutaj się to tak przyjęło i mówię okąpać się i chyba ciężko będzie mi to zmienić. Dobra, a jeżeli chodzi o malutką, to no cóż, niewiele się, wiecie, zmieniło w tej kwestii tego drugiego miesiąca życia małej. Mogłam powiedzieć na początku nawet czwartego, bo nie wiem czemu, cały czas mi się wydaje, że ona ma już 4 miesiące, chyba dlatego, że urodziła się 4 dnia miesiąca i to mi się tak myli, jeszcze kwietnia do tego. Wraz z rozpoczęciem się drugiego miesiąca życia malutkiej, malutka zaczęła bardzo skupiać wzrok na osobie. Zrobiła się bardzo kontaktowa. Ja wiem, że może to się wydawać dziwne i że to za wcześnie, ale ona bardzo świadomie się kontaktuje. Uśmiecha się, ona się cały czas uśmiecha do innych osób, do przedmiotów i tak dalej. Nawet lekarz, gdy byliśmy na szczepieniu i ją badał przed szczepieniem, powiedział, że to jest bardzo kontaktowa dziewczynka, bardzo, bardzo kontaktowa dziewczynka i bardzo wcześnie zaczęła właśnie tak się dobrze komunikować, jeżeli chodzi właśnie o ten uśmiech, o skupianie wzroku i tak dalej. I na to samo zwróciła uwagę położna. W ogóle dużo osób zwraca uwagę na to, że jeju, jaka ona jest kontaktowa. Także malutka zrobiła się bardzo kontaktowa wraz z rozpoczęciem drugiego miesiąca życia. Dalej jest aniołkiem. Oczywiście stała się bardziej wymagająca, już mniej sypia, ale dalej nie sparza jakichś, wiecie, większych problemów. Noce przesypiamy, dopiero około godziny 5 rano malutka budzi się, żeby sobie zjeść i dalej sobie śpi jeszcze bardzo dużo też w ciągu dnia, a jak nie, to sobie tak odpoczywa, robi takie krótkie drzemki, czuwanie. Jeżeli chodzi o smoczek, to dalej jest on w repertuarze cały czas. Malutka nosi już rozmiar 68, rozmiar 68, także jest dość dużą dziewczynką. Na szczepieniu, gdy byliśmy, to było jakieś 2 tygodnie temu, ważyła 5,190, o ile się nie mylę, tak? Jakoś koło 5,200. Jeżeli chodzi o długość malutkiej, o wzrost malutkiej, to nie mam pojęcia, ponieważ taki pomiar zostanie dopiero zdjęty z niej
na następnym szczepieniu, które wypada w lipcu. W lipcu malutka będzie zmierzona. No nie wiem czemu tak. Mogłabym ją sama zmierzyć, ale ja po prostu widzę, jak ona rośnie w oczach, chyba nawet nie chcę wiedzieć o tym, ile ma. Rośnie jak na drożdżach, to na pewno. Bardzo skupia też wzrok już na zabawkach, na tych książeczkach takich kontrastowych. My mamy też karty kolorowe, ja Wam pokażę. Mamy karty z czuczu takie i ten kontakt malutkiej. Zobaczcie, tu są różne takie obrazeczki, ale malutka przede wszystkim uwielbia ten obrazek. Uwierzcie mi, ona jak pokazuje jej po kolei te wszystkie obrazki, nagle zaczyna ruszać nóżkami i strasznie cieszyć się do tej rybki. Ja powiedziałam o tym do męża, a mąż mówi... Ona jest jeszcze za mała, wydawało ci się, to był zbieg okoliczności, ale za każdym razem jak ona widzi tą rybkę, to bardzo się cieszy. Także stała się bardzo kontaktowa. Dalej nie lubi być noszona na rękach, woli sobie leżeć w bujaczku, tylko że tutaj ten leżaczek, który mamy, jest po prostu tragiczny, dziecko się strasznie w nim zapada i tak samo jeżeli chodzi o fotelik. W Norwegii kupiliśmy drugi fotelik samochodowy z Maxi Cozy. I wiecie, ja tu nie mówię o kwestiach bezpieczeństwa, bo tu absolutnie na pewno Maxi Cozy jest lepszy, ma testy zderzeniowe zrobione i tak dalej. Tamten nie wiadomo, jakby się podczas wypadku zachował. Tamten, czyli fotelik, który mieliśmy w zestawie 3 w jednym, jak Anto się urodził, do wózka. Ale jeżeli chodzi o komfort dla dziecka, to ten z Adamexa, z firmy Adamex, fotelik, który mamy, jest dużo lepszy, więc zamiast leżaczka bujaczka używamy też tamtego, żeby sobie malutka leżała. I powiem Wam szczerze, że jeżeli jechałabym w jakąś dłuższą podróż, to chyba wzięłabym tamten fotelik, naprawdę, bo malutkie jest mniej komfortowo, ona sobie tak, wiecie, leży w nim, a w tym jest zapadnięta, strasznie jest zapadnięta i jeszcze... Buzia ma w takiej pozycji, tu po prostu wszystko zgniecione, no i nie lubi w nim siedzieć, w tym foteliku z Maxi Cozy. Dużo wygodniejszy jest tamten, no ale jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to no nie wiem, pewnie nawet kosztem tej jej wygody, to pewnie teraz tak mówię, wzięłabym Maxi Cozy w dłuższą podróż. Sama nie wiem. Malutka też wraz z tym drugim miesiącem, ale też z upałami, które nastąpiły, dostała strasznej potówki, z którą nie możemy sobie poradzić. I na filmach tego tak nie widać, ale tutaj na karczku, tutaj w tej sferze i tutaj jest tak obsypana w całej główce, wiecie, w takich najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie ona ma główkę położoną, strasznie się poci. Muszę na chwilę przerwać. Ach, ta moja mama, przerwa mi. Mówiłam o potówkach. Tak, malutka dostała bardzo dużych potówek. Żadne krochmale z mąki ziemniaczanej nie pomogły. Teraz ją kąpię w fiolecie, ale wiecie, to znika, pojawia się i chyba nie chcę jej przesuszyć skóry, więc chyba sobie już odpuszczę. I to samo powoli zejdzie, a naprawdę jest lekko ubrana, śpi w samych bodziakach, nawet nie jest przykryta, czasami ją trochę okryje, jak okno jest otwarte, ale to tylko pieluszką. No niestety, ale zwalczymy to jakoś, kiedyś to przejdzie. Także potówki. Malutka jest zdrowa, nie choruje zupełnie, ale troszeczkę wszedł nam ból brzuszka. Nie chcę używać słowa kolki. Jest to kolka, ale nie jest ona codziennie i nie trwa, wiecie, 2-3 godziny, że ona się drze, ale drze się. Potrafi się tak godzinkę sobie do godzinki pokrzyczeć, ale dam jej kropelki i za chwilę to ustaje. Teraz już zaczęłam jej dawać codziennie i tak jak zawsze rano podawałam jej kropelki na florę bakteryjną żołądka, tak robię to teraz wieczorem i do tego daję jej kapsułkę na kolki. My używamy tych kropelek Bobotik. My używamy Bobotika i na razie się dobrze u nas sprawdza, ale malutka i tutaj pisze, żeby dawać przed każdym posiłkiem lub po posiłku.
czyli po karmieniu, ale ja daję jej tylko wieczorkiem te kropelki. I fajnie się u nas sprawdzają. Malutkiej też wytarły się troszeczkę tutaj włoski, jeżeli chodzi o takie jej zmiany. Robi się coraz pełniejsza, okrąglejsza. Jeżeli chodzi o podobieństwo, to na początku myślałam, że jest podobna do mojego synka. Tutaj oczy i tak dalej. Kilka osób, moich koleżanek tutaj z Polski na placu zabaw wczoraj powiedziało, że przecież to jest cały twój tata, czyli dziadek malutkiej, że jest podobna do mojego taty. Ja widzę podobieństwo do jej chrzestnego ojca, do babci tam, do jej prababci, jej babci, mamy mojego męża, tak wiecie, tam bardziej po stronie rodziny właśnie mamy mojego męża, ponieważ Antoś i mój mąż są podobni do rodziny mojego męża taty, taty, czyli tam w tą drugą stronę, a ona już jest taka troszeczkę inna, taka wiecie, pomieszana i myślę, że jak ona będzie dorastać, to coraz bardziej jakieś to podobieństwo wyjdzie, ale myślę, że ona to jest tak bardziej pomieszana, tak samo ja nie jestem, wiecie, ani podobna za bardzo do taty, chociaż jak oglądamy zdjęcia z młodości mojej mamy, to jeżeli chodzi o buzię, to chyba najbardziej jestem właśnie podobna do mamy. Chociaż różnie też mówili, dłonie na pewno mam mojego taty, chociaż moja mama też ma takie niezbyt cienkie, długie palce, tak więc no, ale myślę, że ja jestem bardziej podobna do mamy, jestem właśnie też taką mieszanką jak mała Laurka, może jakieś tam podobieństwo do mnie w końcu wyjdzie. No i co jeszcze, kochani, mogę wam powiedzieć na temat malutkiej? Jest to radosna dwumiesięczna dziewczynka, jest już chrześcijanką, ponieważ miała chrzest święty 3 czerwca teraz. Była bardzo grzeczna, spała cały czas, później w trakcie imprezy też większość czasu spała, tyle co przewijanie, karmienie i ona sobie dalej spała, cały czas ktoś nad nią czuwał, jak ona też czuwała, czyli nie spała, to uśmiechała się do każdego, obdarowywała każdego cudownym uśmiechem, ponieważ ona dalej praktycznie w ogóle nie płacze, chyba że coś jej dolega, czyli jest głodna, nie ma smoczka albo albo coś właśnie, brzuszek ją pobolewa. Malutka dalej ulewa po jedzeniu i to czasami dość mocno i właśnie przez ten ból brzuszka, który nam się przyplątał, malutka je bardzo łapczywie, więc karmienia wyglądają tak, że na chwileczkę ją karmię, odbijam i znowu, bo wtedy je dużo spokojniej. Zmieniliśmy też rozmiar pieluch na numer 3, ponieważ malutka ma takie grubiutkie nóżki. I tak, nie pojawiają się u nas na razie żadne alergie. A czemu mówię o alergiach? Ponieważ Antoś miał prawdopodobnie i na pewno to była, miał alergię na mleko, nie jakąś wielką, ponieważ jak miał pół roku, to już wyszliśmy z tego totalnie i później już jak wprowadzałam mu nabiał, robiłam próby, to już nic się u niego nie działo. Do roku już wyszedł całkowicie ze skazy białkowej, natomiast u malutkiej na razie nie ma żadnych takich objawów. Ja jem wszystko i powiem wam, że nie ma reguły, czy jak zaczęła mieć pierwszy ten dzień właśnie taki, że bolał ją brzuszek, to na następne kilka dni jadłam bardzo lekko, żeby nic jej nie zaszkodziło, a i tak te kolki się pojawiały. Wczoraj bałam się właśnie, co, jak ona zareaguje, bo zjadłam smażonego, dość mocno przyprawiony rosół, nawet napiłam się gazowanego, a był spokój, nic się nie działo, więc no ja wychodzę z założenia, że trzeba jeść wszystko i obserwować, także jeżeli chodzi o alergię i tak dalej i z tymi kolkami, to też na razie nie sprawia nam to żadnego problemu, malutka śpi spokojnie i tak dalej, mniej spokojnie śpi nawet od niej Antoś, więc
Tak, i malutka coraz bardziej zwraca też uwagę nie tylko na takie, wiecie, czarno-białe książeczki i tak dalej, które mamy, ale również na kolorowe zabawki bardzo lubi patrzeć. No i w sumie bardzo kocha się kąpać, uwielbia kąpiel. Często przed kąpielą już jest, wiecie, zmęczona i tak dalej, a jak położę ją w tej wodzie, to jest taka błoga, uśmiecha się, płacze dopiero po wyjęciu ją z tej wody i robi się od razu bardzo głodna. Także mam nadzieję, że malutka będzie bardzo żywiołową, uśmiechniętą zawsze dziewczynką, ponieważ do tej pory nie wierzyłam w to, że dziecko może budzić się bez płaczu, ponieważ Antoś zawsze budzi się w złym nastroju, ale później na szczęście się ożywia i jest już radosnym chłopczykiem. Tak więc, kochani, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o drugi miesiąc życia malutkiej. Wchodzimy w trzeci miesiąc, który mam nadzieję już pojawi się o czasie, bo wiem, że mówiłam, że te filmy będą się pojawiać 4 dnia miesiąca, ale no przez ten chrzest, wiecie, przez te przygotowania, później na następny dzień też było troszeczkę zamieszania. Męża nie było też cały dzień w domu, bo miał różne sprawy do załatwienia, gdyż już 7 czerwca wraca do Norwegii. Tak więc ja Wam jeszcze na koniec teraz nagram troszeczkę, pokażę Wam malutką i wrzucę Wam na koniec zdjęcia z tego drugiego miesiąca życia malutkiej. Nie ma jej tu przy mnie, ponieważ zasnęła sobie w wózeczku na zewnątrz i bardzo chętnie nagrałabym dla Was ten film, będąc tam obok niej, ale tutaj obok, w takim tak zwanym domu ludowym, odbywa się remont, więc jest tam bardzo głośno i mój tata też coś naprawiał i na zewnątrz jest bardzo głośno, także byłby w tym filmie bardzo, bardzo duży chaos. A tak to nagrałam to dla Was spokojnie, tylko moja mama raz nam przerwała, że... No, Antosia, słuchaj, na dole, że malutka się budzi, ale mój mąż ją zabrał, bo chciałam resztę nagrać, właśnie iść gdzieś z nią na spacer i nagrać. Teraz będę lecieć do malutkiej, ponieważ muszę ją przebrać, gdyż zrobiło się bardzo ciepło, a ona ma bodziak na długi i tak dalej, ale już dam jej się wyspać i miał być to taki vlog trochę, a trochę drugi miesiąc życia malutkiej, a jednak wyszedł ten film, widzę, dość długi, więc kochani, tak wyglądał drugi miesiąc życia malutkiej. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję, że Was jest coraz więcej. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie kciuk do góry, bądźcie z nami na bieżąco i do usłyszenia w następnym vlogu, filmie, który nagram pewnie za chwilę i mam też w planie na dniach nagrać dla Was Q&A. Pa, pa! Zobaczcie, malutka sobie tak śpi i wiem, że miał być to vlogo pogadanka na temat jej drugiego miesiąca życia, ale no, jednak się rozgadałam. Śpi sobie, mój okrusze. Została taką myszę. Antoś jej przyniósł ją do wózeczka.